Cześć i czołem, witam Państwa. I znów mamy wrzesień, kolejną rocznicę wojny obronnej. Jako że jest rok 2020, gdy to nagrywam, no w tym roku rocznica nie okrągła, ale udało mi się przygotować materiał rocznicowy. Razem z antykwariatem Sarmatia Antiques przez parę miesięcy polowaliśmy na pewne wyjątkowe artefakty, które wyszły na zachodnim rynku kolekcjonerskim. Były zwroty akcji. Były negocjacje, wyjaśnianie, dramaty, kurierzy gubiący paczki. Paczka z owymi antykami, która pół Europy albo i świata zmierzyła, zanim do mnie dotarła. Ale w końcu udało się i chcę Wam zaprezentować dwa wyjątkowe albumy z unikatowymi zdjęciami wykonanymi przez niemieckiego pilota Luftwaffe we wrześniu 1939 roku. Zdjęcia po pierwsze nigdy nie publikowane. Po drugie, w tym albumie znajdują się prawdziwe perełki. Są zdjęcia bardzo wyjątkowe, bardzo ciekawe, ale nawet bym powiedział o wartości nie tylko historycznej, ale wręcz politycznej. Od regionalizmów począwszy, na tematyce międzynarodowej skończywszy. Uwaga! Ten film nie jest dla dzieci. Dodałem specjalnie ekran, dodałem ogłoszenie, mówię o tym, to nie jest materiał dla dzieci, ponieważ część zdjęć, które znajdują się w tym albumie, w tych dwóch albumach, są po prostu straszne. Są to zdjęcia ludzkich zwłok, są to zdjęcia martwych koni i niewyobrażalnych zniszczeń. Dlatego film jest przeznaczony tylko dla osób pełnoletnich. A teraz, nie przedłużając, na tyle, na ile moja skromna wiedza mi pozwala, zapraszam do wspólnego obejrzenia tych albumów i wysłuchania tego, co mnie udało się ustalić. Serdecznie zapraszam. W sierpniu 2020 roku, po wielu miesiącach oczekiwania, napięcia, problemów i walki, dotarły do mnie dwa bardzo wyczekiwane albumy. Są to albumy fotograficzne, które należały do niemieckiego pilota Luftwaffe, który walczył w Polsce we wrześniu 1939 roku. I oba albumy niemalże w całości prezentują tylko i wyłącznie wydarzenia od końca sierpnia do początku października 1939 roku. Jeden album bardziej się skupia na rzeczach związanych z działalnością i skutkami działalności niemieckiego lotnictwa. Drugi zaś w większości pokazuje życie obozowe, walkę oraz pewne bardzo intrygujące wydarzenie na styku wojskowości i polityki, o którym w tym odcinku Wam opowiem. Zaczniemy od tamtego albumu. Nasz pilot nazywał się Edward Holz. Urodził się 24 września 1916 roku w Hamburgu. W 1937 roku zaciągnął się do niemieckiej armii i został pilotem Luftwaffe. W tym albumie już na pierwszej stronie mamy bardzo intrygujące zdjęcie czegoś w rodzaju flagi pamiątkowej z takim, nazwałbym to, bandyckim wyobrażeniem myszki Miki, gdzie są po kolei wymienione wszystkie lotniska, na jakich jego jednostka we wrześniu 1939 roku stacjonowała. Otóż Niemcy jeszcze przed wybuchem wojny mieli już przygotowane plany i mapy, dzięki którym wiedzieli, które niemieckie samoloty mogą zaatakować bądź przejąć polskie lotniska oraz gdzie trzeba stworzyć nowe polowe lotniska dla niemieckich samolotów. Na następnej stronie niestety, jest to jedyny taki przypadek we wszystkich tych albumach, trzy fotografie zostały usunięte. Niestety już się nie dowiemy jakie. Mamy też dwie fotografie przedstawiające polowanie, a na następnych stronach fotografie kolegów z jego jednostki. Jako że nie znam się na lotnictwie, to był dla mnie wielki problem, żeby jakoś przetłumaczyć nazwę tej jednostki. Tak jakby po polsku to przetłumaczyć: druga eskadra bojowa drugiej eskadry szkolnej. Następnie mamy duże, pięknej jakości zdjęcia z pogrzebu lotnika z tej jednostki. Pięknie widać flagę typu RKF. Z tyłu stoi podstawowy samolot tej jednostki we wrześniu 1939 roku, czyli Heinzel 123. Po bokach mamy Messerschmitty. Na następnych dwóch stronach zaprezentowany jest pogrzeb, kompania honorowa, wieńce, przemarsz kompanii, ciężarówka z trumną w drodze na cmentarz.
Podejrzewam, że te zdjęcia zostały wykonane już po zakończeniu wojny, po ekshumacji poległego pilota i przewiezieniu jego ciała do Rzeszy. Tutaj mamy też zdjęcia związane z pogrzebami, mamy też zdjęcia pojazdów niemieckich czołgów w Polsce w 1939 roku, znowu najprawdopodobniej ten sam pogrzeb, oraz niemiecki samolot zwiadowczy lekki Storch, czyli po naszemu Bocian. Bardzo interesujące zdjęcie, niestety nieznanego mnie, nie rozpoznałem tego człowieka, ale na pewno jest to bardzo wysoki oficer, dowódca Luftwaffe. Niektóre osoby w tym albumie poznałem, niektórych niestety nie. Tu mamy kolejne fascynujące zdjęcia z najprawdopodobniej lotniska polowego założonego w dniu 8 września 1939 roku na polach na północ od miejscowości Bogusławice koło miasteczka Wolbusz w centralnej Polsce. Widać pięknie chęśle zaparkowane na łące pod lasem oraz mamy niesamowitej jakości zdjęcie lotnicze owego polowego lotniska rozlokowanego na polach. Następnie są kolejne zdjęcie tego lotniska w innym ujęciu. Zdjęcie chęśla, który, jak dobrze pamiętam, fachowo się to nazywa kapotaż. Kolejne zaś zdjęcie, podejrzewam, choć jest to tylko moje podejrzenie, że może przedstawiać warszawskie Okęcie. Po środku mamy coś, co wygląda jak wielki pas startowy, na którym są ślady po lejach po bombach. Kolejne zaś zdjęcie jest absolutnym hitem. Jest podpisane. Zostało wykonane 25 września 1939 roku o godzinie 16 i prezentuje skutki nalotu Luftwaffe na Warszawę. Tego dnia Luftwaffe dokonało omyłkowego nalotu na pozycję Wehrmachtu, co też jest taką drobną ciekawostką. Mamy więc fascynującą fotografię z ostatnich dni oblężenia Warszawy. Następnie zaś w tym albumie jest cała seria fotografii, nazwałbym je dość ekscentrycznymi, na pewno nie są to fotografie dla dzieci. Tutaj mamy obwieszczenie z miasta Radomia po wkroczeniu wojsk Wehrmachtu i przejęciu władzy. Następnie zaś jest cała seria zdjęć prezentujących porażkę Wojska Polskiego. Rozbite tabory, martwe konie, płonące domy i zabici żołnierze. Tutaj mamy też linię kolejową, zniszczone wagony, zniszczone armaty. A na tym zdjęciu mamy zbombardowany dworzec kolejowy w Łowiczu. Niestety, ze względu na wiek oraz różne reakcje chemiczne, jakie zachodzą, ja niestety nie mam idealnych warunków do przechowywania tego typu przedmiotów. Widzę, że coś się troszkę pod spodem dzieje z klejem. Próbowaliśmy przy użyciu odpowiedniej lampy zajrzeć, co jest pod zdjęciami i niektóre zdjęcia mają podpisy. Niestety, żeby do nich dotrzeć, trzeba by było bardzo delikatnie jakoś to rozkleić i tam się dostać, co jest niestety poza moimi możliwościami technicznymi. Ten budynek, wedle mojej wiedzy, to są długie koszary w Modlinie. Tutaj możemy zobaczyć niemiecki czołg Panzer III, w którym najprawdopodobniej wybuchła amunicja, ponieważ wieża spadła razem z całą górną płytą kadłuba. A tutaj między zdjęciami rozbitych taborów mamy straszne, makabryczne zdjęcie poległych żołnierzy Wojska Polskiego. Porozrzucany sprzęt oraz braki, na przykład brak bagnetów w pochwach, braki wyposażenia, walające się papiery świadczą o tym, że szczątki tych żołnierzy już zostały przeszukane i najprawdopodobniej splądrowane. Na następnych zdjęciach jest jeszcze więcej śmierci i zniszczenia. Rozbite tabory, wypalone hale oraz hangary. Podejrzewam, że to mogą być zdjęcia z warszawskiego Okęcia, choć mogę się mylić. Taka ciekawostka dla ludzi zajmujących się rekonstrukcją września 1939 roku. Dość duże ilości widać też tutaj o na przykład hełmów francuskich starego typu, ale także na nogach poległych żołnierzy polskich widać sztylpy. Rzecz raczej mało spotykaną w Wojsku Polskim w tamtym czasie. Zniszczone mosty, jeszcze więcej trupów i zniszczonych taborów. Jest to w ogóle ciekawe, bo w wielu niemieckich albumach z epoki tego typu zdjęcia bardzo często się powtarzają. Właśnie zabitych, zniszczeń, pożogi. Oficjalnie w tamtym czasie nie wolno było robić zdjęć poległym ludziom, zmasakrowanych ludzkich ciał. Ale żołnierze i tak robili takie zdjęcia i czasem przechodziły przez cenzurę. Udało się je przemycić, ukryć. I tak jak w wypadku tego albumu, latami były przechowywane gdzieś na strychu. Tutaj mamy zaś samolot niemiecki najprawdopodobniej, który został omyłkowo zestrzelony przez swoich. Otóż Niemcy tak bardzo rwali się do walki, a jednocześnie panicznie bali się pojawienia na przykład samolotów angielskich nad polskim niebem, a takie plotki między żołnierzami niemieckimi były, że czasem zdarzało im się strzelać do swoich. Tutaj mamy zaś jeńców Wojska Polskiego wziętych do niewoli. Jeszcze więcej rozbitych taborów, jeszcze więcej poległych. I tutaj mamy
fascynujące fotografie. Po pierwsze, wcześniej było już widać zdjęcia tego taboru. Udało nam się zidentyfikować, że ta zniszczona kolumna występuje też na innych wcześniejszych zdjęciach. Ale tutaj, co dowodzi tego, że ten żołnierz miał, jak na tamtą epokę, bardzo wysokie umiejętności fotograficzne. Zrobił najprawdopodobniej 4 zdjęcia i potem, odpowiednio obrabiając je w powiększalniku, stworzył z tego panoramę. Panoramę ludzkich, końskich trupów oraz rozbitych wozów, rozrzuconego sprzętu. I ciężko jest mi zrozumieć, jaki za tym stał zamysł artystyczny. Obok mamy zdjęcia zniszczonej hali lotniczej z rozbitymi resztkami samolotów. To są 2 zdjęcia, duże i małe, tej samej hali, zniszczonych polskich samolotów i zdjęcie, jedno z moich ulubionych tutaj, ciężkiej bomby lotniczej z napisem Für Warschau, Wille Gruße, czyli dla Warszawy, z pozdrowieniami i z numerem jednostki. Bardzo interesująca, oprócz fotografii garaży w tej części, jest też fotografia efektów trafienia bardzo ciężką bombą lotniczą. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak potężny to był ładunek, który był w stanie w taki sposób unicestwić pokaźny kawałek lasu. Mamy też fascynujące zdjęcie zniszczonego mostu, najprawdopodobniej na Wiśle, który się powyginał po wysadzeniu. W tym albumie jest jeszcze jedna ostatnia strona prezentująca zdjęcia z 1939 roku i są to zdjęcia zdobytych polskich samolotów. Mamy tu więc PZL-11, mamy Karasia, mamy Łosie, mamy też stacjonujące już na zdobytym polskim lotnisku niemieckie Stukasy. Bardzo fascynujące fotografie. Niestety, jak możecie zobaczyć, coś niedobrego dzieje się z klejem pod tymi fotografiami. W tym albumie ostatnie kilka stron są to zdjęcia z Francji. Nie jestem w stanie ich zidentyfikować, nie jestem w stanie o nich za wiele powiedzieć, poza tym, że przewijają się dokładnie te same motywy. Trupy, pożary, zniszczenie. Ot taka typowa wycieczka z niemieckim biurem podróży w tamtym czasie. Album też ma bardzo ciekawe oznaczenie, Foto Bendic. W epoce kantynie żołnierskiej żołnierze mogli kupić takie albumy. Było kilka powtarzających się wzorów tych albumów i w nich wyklejali. Kolejny album, wklejoną kartkę z napisem Felsung Polen, 1939, 1 września, 1 października. I to nie jest zdjęcie, to jest najprawdopodobniej wycięte z jakiejś gazety albo innego żurnała. W tle widać Heinzle, na pierwszym planie mamy Hermana Göringa, marszałka lotnictwa Rzeszy, który tłumaczy coś kanclerzowi Adolfowi Hitlerowi. Kolejne jest zdjęcie, które też wydaje mi się, że jest odbitką, ale jest bardzo ciekawe. Jest to zdjęcie z 1941 roku, na którym mamy bardzo wielu różnych wysokich rangą oficerów Luftwaffe, którzy pozują do zdjęcia razem z generałem Kurtem Studentem, który w trakcie II wojny światowej był dowódcą wojsk powietrzno-desantowych niemieckich, czyli sławnych spadochroniarzy Fallschirmjäger. Ale dalej mamy już typowe zdjęcia znowu z kampanii wrześniowej. Od razu bardzo mocny akcent, ponieważ jednostka ta zapewniała zaplecze w postaci lotniska, osłony oraz wsparcie logistyczne dla wizytacji różnych generałów i oficjeli niemieckich w trakcie kampanii w Polsce. Więc już na pierwszej stronie mamy generała Wehrmachtu Keitla i zdjęcia, dzięki którym udało nam się zlokalizować owe lotnisko. Jest to polski sztandar, on się jeszcze na kilku zdjęciach będzie pojawiał. Koła wyższych pracowników państwowych w Bogusławicach. Tam znajdowała się państwowa stadnina. Mamy też w całym albumie tego typu ślady nietypowych naprawek, machinacji, gdzie jakieś zdjęcie z tekturki wycięto, podklejono takim niebieskim skajem i dopiero wtedy w to miejsce znów naklejono najprawdopodobniej inne zdjęcie. I bardzo ciekawa rzecz, to jest grób majora Spielvogla, który był dowódcą tej jednostki, tylko że na początku września poleciał samolotem łącznikowym szukać jednostki lądowej, której miał przekazać informacje i w wyniku błędu wylądował po polskiej stronie frontu i został zastrzelony przez żołnierzy polskich, zginął w walce i został pochowany na Okęciu, na przedmieściach Warszawy. Co ciekawe, tych budynków dziś to już się poprzekształcało, część wyburzono, coś przebudowano, ale w miejscu, dokładnie w miejscu, gdzie był ten grób, dziś znajduje się wiata przystanku autobusowego. A tutaj przed i za jest wielopasmowa droga. Tu zaś możecie podziwiać w dniu 9 września 1939 roku Adolfa Hitlera, który ściska rękę i gratuluje dowódcy. Nie jestem pewien, czy to jest Spielvogel,
w ostatnich chwilach swego życia, bo zdjęcie jest z 9 września, a on z tego co pamiętam albo tego dnia, albo trochę później nawet zginął. Ale nie udało mi się tego potwierdzić. Jest to też o tyle ciekawa fotografia, że ta scena, tylko sfotografowana z drugiej strony, występuje w internecie. Można znaleźć zdjęcie z tej uroczystości. Było też wykorzystane w różnych kronikach niemieckich. A tutaj mam zdjęcie fotografa, którego na tamtym zdjęciu widać, że gdzieś tutaj stoją i robią fotografię. A dzięki temu, że na prawej i lewej krawędzi zdjęcia widać łokcie kolegów, wiemy, że Holz stał po środku. Następnie mamy jedno zdjęcie sławnego trzyosiowego luksusowego Mercedesa Adolfa Hitlera i zbiór zdjęć z życia codziennego. Ot takie zwykłe, codzienne żołnierskie rzeczy. W tamtym czasie co prawda nie mieli Facebooka i Instagrama, ale żołnierze też, jeśli mieli aparat, robili różne, czasem bardzo dziwne zdjęcia, zaraz zresztą zobaczycie. Mamy zdjęcia ze stawiania baraków, z odprawy, zdjęcia ptaków latających nad polem, takie zwykłe, niewinne rzeczy nie kojarzące się z wojną. Zdjęcia z wnętrza nowo postawionych baraków dla pilotów. Nie jestem pewien, czy w Wolborzu postawiono takie. W Wolborzu raczej byli tylko i wyłącznie w namiotach, widocznie gdzieś dalej, w trakcie ataku na Warszawę, gdzie to lotnictwo wykonywało zadania zwiadowcze, rozpoznawcze, ale też naloty bombowe na stolicę. Wtedy widocznie zbudowano gdzieś na następnym polowym lotnisku te baraki. I tu się pojawia... Wcześniej już widzieliście Hitlera, tutaj macie Junkersa 52 o numerze rejestracyjnym AVAU. Najprawdopodobniej zastanawiałem się, albo jest to samolot, który należał do dowództwa Luftwaffe, albo był przydzielony do Kancelarii Rzeszy. Występuje on kilkukrotnie na tych zdjęciach i właśnie tym samolotem w dniu 9 września 1939 roku z Opolszczyzny, tam z lotniska, przyleciał Adolf Hitler na wizytację frontu. Tutaj zaś mamy całą serię fotografii, które prezentują stanowisko dowodzenia w Bogusławicach z owym przejętym sztandarem koła pracowników. Nie miał on żadnej wartości bojowej, ale Niemcy uwielbiali wręcz w 1939 roku robić sobie fotografie ze zdobytymi sztandarami, nawet jeśli były to wyniesione sztandary szkolne, jakichś kół rzemieślniczych albo związków zawodowych. Co ciekawe, w tej jednostce w tamtym czasie służył Adolf Galland, przyszły as Luftwaffe, bohater frontu wschodniego, wielokrotnie odznaczany wszystkimi możliwymi najwyższymi odznaczeniami państwowymi III Rzeszy. Tutaj za to w Bogusławicach możecie zobaczyć w mundurze galowym podpierającego się laską na spacerze marszałka Luftwaffe Hermana Göringa. Jeszcze kilka kolejnych zdjęć, tak samo jak wcześniej przewróconej ciężarówki, zdjęcie z namiotu, zdjęcie z życia obozowego, ze stanowiska, samolot leci, samolot dokonał kapotażu, się wywrócił. O takie zwykłe sprawy i pojawia się więcej fotografii z owej wspomnianej wizyty. Tutaj mamy bardzo ciekawe zdjęcie, tak byśmy powiedzieli, typowo propagandowo wykonane Adolfa Hitlera, pozdrawianego przez żołnierzy Luftwaffe. Hitler maszeruje. Tutaj też jest postać, o której nikt nie wiedział, że ona była w Wolborzu. Otóż to jest, proszę Państwa, Heinrich Himmler, głównodowodzący SS. Na następnej stronie mamy kolejne zdjęcie, tym razem z profilu Heinricha Himmlera, całych oficerów generalicji niemieckiej. Tu na tym zdjęciu udało nam się zidentyfikować Keitla. A po prawej krawędzi zdjęcia, proszę Państwa, Erwin Rommel. Także mamy Hitlera, Keitla, Rommla. Bardzo interesujące zdjęcie, tylko i wyłącznie istniejące w tym albumie w jednym egzemplarzu, wykonane dnia 9 września 1939 roku na lotnisku polowym Bogusławice pod Wolborzem. Tutaj mamy Hitlera na siedzeniu pasażera w jego luksusowym trzyosiowym Mercedesie. I bardzo lubię to zdjęcie, ponieważ jest na nim aż 7 tych Mercedesów. One potem pojechały na południowy wschód w stronę Białaczowa. Nie udało nam się wszystkich zidentyfikować. Tutaj mamy, według kolegi pytałem, który się troszkę lepiej zna na wojskach lądowych, to podobno jest na fotografii adiutant Adiego. Tutaj mamy szykujących się żołnierzy Luftwaffe do inspekcji. Spacerujący Hitler. Zabawne, prawda, proszę Państwa, mieć taki album i po kilku stronach stwierdzić, że zdjęcia Hitlera to nie jest żaden rarytas, mam ich kilkanaście. Tutaj mamy Junkersy 52, AVU, o którym mówiłem, że widać wyraźnie, że Adolf do niego zmierza po wizytacji i do niego wsiada, ale mamy też zdjęcie znacznie sławniejszego Junkersa o numerze rejestracyjnym D2600, nazwa własna Immelmann. To była luksusowa salonka, którą Adolf Hitler wizytował swoje oddziały na froncie. Z tyłu widać zaś pomalowanego w ciemnozielone barwy drugiego, takiego samego Junkersa, którym latała jego ochrona z SS.
fascynujące zdjęcie. Jak oglądaliście kiedyś film Walkirię, to tam w początkowej scenie fajnie odtworzono, jak właśnie para tych dwóch Junkersów razem z obstawą Messerschmittów zmierza na lotnisko w Smoleńsku. To tu jest właśnie fajne zdjęcie tych prawdziwych samolotów. To zdjęcie też mi wygląda na odbitkę. Moim zdaniem mamy tutaj Hermana Göringa, który razem z generałami Luftwaffe omawia jakieś wraże kwestie. Na następnej stronie mamy ciąg dalszy wizytacji. Znów mamy grubego Hermana w mundurze polowym, grubego Hermana w mundurze wyjściowym. Tutaj mamy za to znowu Adolfa Hitlera. I końcówka to znów są takie zwykłe, proste, codzienne rzeczy. Badanie medyczne, szczepienie właściwie, bo tu widać, że jest zrobiony zastrzyk. Jakieś czytanie prasy, rozmowy, apele. A te zdjęcia właśnie z generałem Luftwaffe, którego widać na poprzednich zdjęciach, to są te, których nie potrafię zidentyfikować, ale ostatnie strony wyglądają tak, jakby to była ceremonia nadania sztandaru jednostce. Właściciel obu tych albumów, Edward Holtz, walczył do ostatnich dni Rzeszy. Do maja 1945 roku pozostawał w czynnej służbie. Był świetnym fotografem, miał do tego smykałkę i zrobił na pewno dużo więcej zdjęć. Lecz w momencie, kiedy Mikołaj z antykwariatu Sarmatia Antiques dotarł do tych dwóch albumów, to najprawdopodobniej reszta już gdzieś się rozeszła. I tutaj pojawił się ważny dylemat. Albumy dotarły na zachód do Europy, do jego antykwariatu. I każdy jeden handlarz po drodze, antykwary, czy taki prawdziwy, profesjonalny antykwarysta, czy nawet taki drobny, który gdzieś tam wygrzebuje po zmarłych Niemcach graty i sprzedaje w internecie. Każdy z nich wie dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, czy ten album jest na tyle wartościowy jako całość, jako zdjęcia Edwarda Holtza z kampanii wrześniowej, żeby znaleźć klienta za dobry pieniądz na cały album? Czy jeśli nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniej ceny za całość, to czy nie lepiej zrobić drugi scenariusz? Poodrywać te zdjęcia z albumu, zeskanować, sprzedać je na sztuki. A na koniec jeszcze goły album bez zdjęć też zawsze za 2-3 stówy się komuś sprzeda. I to jest na pewno dla niejednego handlarza kusząca opcja, ponieważ w kremowym albumie jest sporo zdjęć, które na polskim rynku osiągnęłyby ceny co najmniej rzędu kilkuset złotych, myślę nawet koło 1000, jak zdjęcie bomby lotniczej z pozdrowieniami dla warszawiaków, czy też zdjęcia płonącej Warszawy z 25 września. To są rzeczy bezcenne. Jest też sporo regionalizmów. Ktoś, kto jest historykiem z Łowicza, zajmuje się kampanią wrześniową, jest gotów wysupłać trochę pieniędzy za zdjęcie zbombardowanego dworca i rozbitych taborów w okolicy. Dlatego też jeden album spokojnie zrobiłby na sztuki rozparcelowane parę tysięcy złotych w Polsce, a ten drugi, w którym są zdjęcia Himmlera, Hitlera, Göringa, samolotów, obstawy z tego skrzydła lotniczego, tych pilotów. No proszę Państwa, są na Zachodzie kolekcjonerzy tak zaawansowani, że ich stosunek do NSDAP i historii III Rzeszy ociera się wręcz o formy kultu. I dla nich unikatowe, nigdzie nie publikowane zdjęcia Hitlera, bez znaczenia, że one zostały zrobione tu, na polskiej ziemi, tego a tego dnia, koło Wolborza, tylko po prostu sam fakt, że takie zdjęcie wypłynęło na rynku, to już jest bardzo okrągła cena. Jednak z Mikołajem ustaliliśmy, że zawalczymy o to. Było bardzo dużo przebojów. Uwierzcie mi, praktycznie od wiosny trwały boje o to, żeby te albumy sprowadzić do Polski. Podaję do Państwa informacji, że w pierwszej kolejności szukam nowego domu dla tych albumów w jakimś muzeum tu, w Polsce. Za zwrot kosztów. To niestety jest kwota rzędu paru tysięcy złotych, to jest niemało. Ale biorąc pod uwagę wartość fotografii zawartych w tych albumach, myślę, że wartość rynkowa jest co najmniej trzykrotnie większa, więc to i tak jest tylko zwrot za to, co trzeba było całemu łańcuszkowi pośredników zapłacić, zanim do nas dotarły te albumy. Dlatego w pierwszej kolejności albumy są w Polsce, albumy są do kupienia po kosztach pozyskania. Zapraszam, na dole jest adres mailowy. Oczywiście pod warunkiem, że nabywca, rzecz jasna, dobrze zadba o te albumy, zakonserwuje je, ale także bardzo liczę na to, że zeskanuje te zdjęcia i na przykład w formie wystawy udostępni zwiedzającym. Ja się wtedy na okazję otwarcia takiej wystawy proponuję jako konferansjer,
chętnie pomogę, mam nadzieję, że to więcej ludzi przyciągnie. Wszystko po to, żeby te w mojej ocenie bezcenne zdjęcia po pierwsze zostały w Polsce, po drugie, żeby służyły edukacji historycznej. Zobaczymy, dzisiaj może jeszcze dostanę odpowiedź z Muzeum Dywizjonu 303, ale i tak daję Wam do informacji, jeśli są w Polsce muzea zainteresowane, które mogą to kupić, mogą o to zadbać, mogą to wyeksponować, bardzo proszę, link w opisie jest, adres mailowy do mnie, zapraszam do kontaktu. Ponadto serdecznie dziękuję Mikołajowi z antykwariatu Sarmaty Antiques. Link do tego antykwariatu też umieszczam w opisie. Bardzo dziękuję mu za to, że zdecydował się, żeby te albumy trafiły do Polski, że zaufał mi i wysłał je tak po prostu paczką, że w rozmowie ustaliliśmy, że chociaż to są zdjęcia Niemca, to jednak wartość rzeczy, które udokumentował, jest taka, że zdecydowanie lepiej by było, żeby to było w Polsce. Dziękuję mu, że zgodził się zrezygnować ze swojego zarobku, a uwierzcie mi, były koszty i było bardzo dużo pracy, dużo stresu, szczególnie w momencie, jak się dowiedzieliśmy, że na ostatniej prostej, na wysyłce do jego antykwariatu, paczka na prawie miesiąc zaginęła. No to mieliśmy serca w gardle. Dla oglądających mnie kolekcjonerów polecam też zajrzenie do tego antykwariatu. Mikołaj wystawia parę bardzo interesujących i rzadkich rzeczy, które udało mu się pozyskać w Europie Zachodniej, związanych z polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie i nie tylko. I dodatkowo z Mikołajem ustaliliśmy, że dla Was, drodzy widzowie, jest taki mały bonus. Jest kod rabatowy. Jak użyjecie tego kodu, będziecie mieć zniżkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekaw, jest to dla mnie pewna forma eksperymentu. No ale przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwy, że Mikołaj przysłał mi te albumy, że udało się je nagrać i że przynajmniej na razie nie trafiły w ręce jakiegoś kolekcjonera w Niemczech, Ameryce albo RPA, który jedyną wartość, jaką z tego by wyniósł, to wiecie, o, Hitler, Rommel, Galant, o, student. Tylko że jesteśmy w stanie zachować więcej oryginalnego kontekstu, jaki te albumy ze sobą niosą. Dziękuję, żegnam się i do zobaczenia. Cześć.